Nie my. Nie tylko, my, tylko, wy. Tylko pan i pana koledzy głosowali za panią Pawłowicz, za panem Piotrowiczem, tym prokuratorem stanu wojennego, za panem Muszyńskim i całą resztą pisowskich nominatów do Trybunału Konstytucyjnego. To wy macie swojego prezydenta, który wysłał tę ustawę niezgodną z konstytucją, którą wy pisaliście, bo macie swojego ministra sprawiedliwości i premiera, do Trybunału Konstytucyjnego własnego, który nie może się nią zająć, bo jest tak pokłócony. To zresztą wy w Komisji Europejskiej macie też swojego komisarza, który nigdy nie zgłosił słowa sprzeciwu wobec takich praktyk wobec Polski. Więc błagam pana, niech pan nie tworzy tutaj alternatywnej rzeczywistości, bo 100% odpowiedzialności za ten bajzel legislacyjny, który później przekłada się na to, że polscy przedsiębiorcy nie mają ani złotówki w stosunku do tego, panie ile rzecznik, pieniędzy dostają. Ta ustawa jest niezgodna z konstytucją. Widzę, że pod koniec tygodnia mocne słowa lecą tutaj w studiu. Ile dostają słowaccy przedsiębiorcy, ale to jest prawda. 100% odpowiedzialności za tą sytuację ponosicie wy i za to, że dzisiaj nie ma tych pieniędzy na transformację energetyczną, ponosicie wy, bo wy nawet nie złożyliście wniosku, mimo że do końca października miał zostać złożony.